Filmik zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Siusiak! Siemano wam wszystkim, tu Sapek, naszej Sapędrze, witam was już w trzecim odcinku z Pokémonów FireRed. Tak, przywitaliśmy się piękną muzyczką z Pokémonów. A tak, już przeszliśmy w Viridian Last, jesteśmy już w Fetter City, nie było trudno, wystarczyło iść w prawo i potem po górę i w ogóle. I spotkałem 3 razy chyba jeszcze z Pikachu, więc jakieś trudne to nie było, chyba na telefonie miałem po prostu pecha. U ostatniego odcinka dużo się nie zmieniło. Pokémony. Czemu nie mogę sprawdzić Pokémonów? Chcę wam pokazać, ale to mniejsza z tym. No, nie da się pokazać, nie wiem dlaczego, ale biję po prostu Squirtle'owi tam 12 lub 13 poziom, Pikachu tam troszkę i Caterpie troszkę level, biję mi nic więcej, po prostu tylko to było wbijanie levela i pokonywanie gości, musiał się potem wracać. A i nasz Bulbasaur jest nieprzytomny z powodu tego, że walczyliśmy z widlem, który nas po prostu zatruł, ale mniejsza z tym. Jedziemy w Fetter City. To jest chyba, przyspieszymy lekko, to jest chyba to miasto, gdzie dostaniemy odznakę od Brocka, ale nie jestem pewien, ale tak, to będzie na 100% te. Piękna muzyczka, naprawdę podoba mi się. To jest to miasto, tak, ale musimy najpierw wyleczyć Pokémona, tu jest Mark, gdzie jest PC, o tu jest, dobra, wyleczymy naszego Squirtle'a i polewulejemy dzisiaj troszkę. Jest to spowodowane tym, że Brock ma jednak tego Nixa, on jest trochę dobry. Lepiej na wszelki wypadek zrobię Wartortle, czyli wbiję tam 16 czy tam 17 poziom naszego Bulbasaura, tak? Squirtle'a, tak, Squirtle, nie żaden Bulbasaur, kurde. Naszego Squirtle'a, będzie Wartortle, już na 6. poziomie naprawdę będzie ładny damage, bił plus wiem, że ma chyba tam nowy skill. Nie chcę, kurde, przyspieszmy to. No. Będzie miał fajny damage i naprawdę powinniśmy go easy pokonać i zdobyć pierwszą odznakę jakieś i oczywiście też buty do sprintu, bo na razie nie możemy sprintować. Ale mniejsza z tym, tak, musimy pierw poekspić. Siusiak! Ultra Ball, dobra, o PJ, złapiemy sobie, PJ, ja złapiemy. I nie będę marnował, tylko po prostu użyję trochę Ultra Ball i powinien się złapać, no dobra. Użyłem już, jeszcze wtedy zapomniałem o tej technice, że się zapisuje przed tym, co nie? No i użyję, tam miałem chyba z 30 Ultra Ball, nic, no to kurde, nie miałem hajsu, no to grałem zapis z pół godziny temu, już tam z godziny i tam robiłem to wszystko po kolei. Puszczę do tego Zapdosa, dobra, mamy PJ'a, fajnie. No i dalej, i znowu nic. No i dopiero przypomniało mi się, że znam ten sposób na ogólnie łapanie Pokémonu, że się zapisuję przed tym, zapisuję. Okazało się, że gdy użyłem 2 razy Ultra Balla i przypadkowo użyłem Great Balla, na Great Balla złapał się Zapdos. To jest... O nie, co ja włączyłem? To jest po prostu dla mnie śmieszne, bo tyle... Tak samo Moltres, może to samo. Articuno złapałem chyba na Master, jak się nie mylę. O, jaką mu nazwę, przypadkiem nie chciałem mu dać nazwy. Nazwiemy go Maciuś. To będzie Maciuś. Słodki Maciuś. Ma... Dobra, to będzie słodki Maciuś. Maciuś przyniesiony, dobra, w boksie. Zbieram te Pokémony do tego, że potem dostajemy nagrodę, jak zapiemy Pokémon na Pokédexie i naprawdę się opłaca, dobra. Trzeba expić, co nie? Ratata, też go zapiemy, bo nie mamy, no i co, że ma drugi level, jest nam zbędny. Chyba, że go nie zabijemy na hita. O, jak pięknie. Po prostu łapię Pokémona tylko dla tego Pokédexa i nic więcej. A tak do tego, naprawdę, jak wymaksuje się tego Squirtle'a, przepraszam, a jak się wymaksuje tego Squirtle'a, naprawdę Wartortle'a i potem go się będzie maksowało cały czas, tak robię na telefonie, naprawdę można fajny program robić i nie trzeba wiele Pokémonów, wystarczy ten jeden, będzie już domieć. Ale potem gdy walczymy z naszym Garym, nazwałem go Pipą, ale to jest Gary, naszym rywalem, to to ma Pokémony trawiaste, czyli ma Bulbasaura, ale ona skontruje. Trochę jest ciężko, ale tak dajemy, ale potem na wyższych levelach tylko trzeba mieć więcej dobrych Pokémonów, ale to potem się zapisamy o 30 levele, będą pokazywały, że się będzie łapało, co nie? Dobra, tego nie zabijamy, co nie? Dobra, ja to będę przyspieszał, bo to się nie opłaca. Ale mi FPS-y spadają, jak przyspieszam. Tak. Trzeba XP, żeby Wartortle zrobić. Dobra, wiem, jedziemy. Piękna, naprawdę podoba mi się to. O to chodzi, że no, mówiłem już, że na PJ zabijemy go, że na telefonie, kurde, mi ten dźwięk nie działał. Znaczy działał mi, ale to było takie... tam nie wiem, stado goryli zaczęło pierdzieć i dotykało się siusiakami po czole, mówiąc, że wróbel nie przejdzie przez miasto, nie dotykając słońca oczami, co nie? Na takiej zasadzie to wyglądało i trochę było bez sensu i co chciałem dźwięk załączyć, to po prostu odechciewało mi się, automatycznie to włączałem i włączałem sobie muzykę. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz, co nie? Dobra, musimy tego Wartortla zrobić. Chciałbym teraz próbować z tym Brockiem, ale wolę nie, bo... O, Watergun, tak. O, teraz, nie, albo teraz pójdziemy na 13, mamy już Waterguna, myślałem, że gości dopiero... Tak, Waterguna. Użytkownik chowa swoje ciało w torze skrupy, zwiększa obronę. Dobra, damy na to. 1, 2, 3 i pół, tu ktoś traci i tu ktoś potem Waterganora. Co na to, żebyśmy teraz spróbowali zniszczyć Brocka. Nie wiem, czy nam się to uda, ale możemy spróbować. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No, chciałem powiedzieć, kto nie pije szampana, ten nie ryzykuje. A to samo chyba wychodzi. Ja pierdzielę. No, a dzisiaj koniec roku, wiecie, przyszedłem ze szkoły, ze świadectwem bujaka na dzień i wiecie, dostaliśmy też takie opakowanie na świadectwo ukończenia szkoły, bo to po starszych klasach, a nikt nie miał jakby opakowania na te świadectwo, to pani nadała z rok temu, bo tam jej zostało i wiesz, taka bujaka, że nie skończyliśmy szkołę, teraz podchodzisz do sklepu, poproszę 2 żubrówki, ona no to dowodzi po pracę, świadectwo. Dobra, ta muzyczka. Hej, masz wielkie marzenia, oszalałeś, ośmiałeś się, może zostaniesz, nie jesteś trenerem, ale mogę ci powiedzieć, jak wygrać. Zaprowadzić na szczyt, tak, świetnie, no to zaczynamy. Pierwszy Pokémon ustawiony do walki jest z lewej strony listy Pokémonów. Dobra, poczytajcie sobie, dobra? Bo ja to w większości wiem, dobra, pomógł nam. Tak, to będzie, zawsze jest jakiś obrońca, to jest Pokémon. Zatrzymaj się młody, brać 1000 lat, świetny był. Ale nie wygramy z Brockiem. Nie wiem, czy to będzie już, on będzie miał kamienie, czy będzie miał trawiaste. To patrzcie na to. Jak my kontrujemy... Nie uleczyłem Pokemona, serio? Dobra. Watergun. Dziękuję, dobranoc. Moje te wodne Pokemony tak kamienne jadą, takie jadą. Nie chcę zmienić Pokemona. Tym go po prostu zniszczymy, tym go po prostu... Sandrew, tak samo. A nie! Nie zabiłem go na... Nie! Nie zabiłem go na hita. Ale Lipson. Ale nie będziemy teraz marnować Waterguna. To też jest wodny atak. Super efektywny, tak. O kurde, jak ja dzisiaj ziewam po prostu. Nie wiem, no to, że musiałem wstawać o 9, czy że cały tydzień o tej 5, bo mówiłem, chodzę do tej roboty. Ale fajnie jest, hej się będzie zgadzał. Kupię suby na YouTube'a. O, muzyczka nowa. Dobra, Brock. A więc, nazywam się Brock i jestem liderem sali Pokémon. Moja kamienna siła woli przyjęła się nawet w walce. Moje Pokémony są twarde jak kamień i pewne są w tym razie właśnie tak. Wszystkie moje Pokémony są kamienne. Ha, chcesz wygrać? Żebym przegrał. Dobra, pewnie to się nie każe. Dobrze, więc... O, teraz będzie zajebista muza. Tu ktoś ich zniszczy, tu ktoś ma siłę miłości, tu ktoś ich nie da się. Tuptuś to tuptuś. Jeśli się nie podoba, to wiecie, trzeba iść do sklepu kupić ziemniaki. Nie, dawaj, dawaj tego od nich, dawaj go. Ale teraz będziemy musieli powiedzieć, ja za odcinkiem po ekspie. Ciekawe, czy go na hita weźmiemy, czy nie. Lider sali. Ta, lider sali na każde Pokémon na hita. A chciałem Wartortle, bo myślałem wtedy tak, Wartortle, ja od razu 15. Oho. Czyli jeszcze jeden level, albo dwa i mam... Wyceniałem cię, więc przegrałem. Mhm. Ale z nas koksy. Poza także nauczycie. Oczywiście twój pomysł na technikę Flash by użyć. Aha, czyli Flash i te. A to na statku. Jeszcze to... Dobra. Kurde, teraz zobaczyłem, że ja myszkę miałem na ekranie, więc myszkę może wiedzieć, ale co, ta myszka nam nie przeszkodzi, żeby udało się naprawdę świetny odcinek, tak jasne. Dobra, z użyłego stronie, to są temy, czyli to są... O, to są... Bo czytajcie, ale to są umiejętności Pokémona, tak, dostaje się, tak, tutaj możecie się go nauczyć. Dobra, pokonaliśmy naszego Brocka, więc myślę, że można zakończyć na tym odcinku, jak pokonaliśmy... To była poczta. Nie oszukujmy się, słabiaka, więc do następnego odcinka, no i na razie, siemano! Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że zakończyłem to dzisiaj tak szybko, ale chciałem mieć porządną przemowę, napisałem na kartce, naprawdę się starałem. Lecz jak usłyszeliście, zadzwonił domofon. Myślałem, że to on. To nie. To poczta. Zniszczyła mój odcinek, on był taki idealny. A teraz co zrobię? No nic nie zrobię. Mogę płakać i śnić o tych pięknych nocach, do których już nigdy nie wrócę. Więc dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, łapka w górę, jakiś komentarz. I oczywiście zapraszam was na mojego Facebooka. Łuczka. A jesteśmy do bieżącej z filmami, to subskrybuj. No, więc na razie. Wróbel, który nigdy nie przejdzie przez skałę, nie dotykając nogami o powierzchnię Marsa, nie powie, że styczeń może dotknąć lampiona i powiedzieć, że w środę jest 38 stopni. Dziękuję, dobranoc.